Cześć wszystkim, z tej strony Talix, no i witam was w kolejnym odcinku z Blog Star Planet. W tym odcinku będę testowała pakiet Diamond, tylko tym razem ten pakiet będzie testowany na moim koncie, ponieważ zakupiłam sobie właśnie taki pakiet, bo mi się naprawdę spodobał. No i w tym odcinku sobie właśnie przetestuję rzeczy z tego pakietu, a wy jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam was do oglądania. No i przetestujemy sobie takiego słodziaśnego zwierzaczka, który ma kolor taki podobny właśnie do galaksy, jest przepiękny. Następnie taka część dolna, jest to mamut właśnie i mega mi się ona spodobała i dlatego kupiłam ten pakiet. Następną rzeczą będzie to taka broń lodowa bardziej, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, bo nie znam języka angielskiego, więc no nie mogę tego przeczytać, bo nie chcę po prostu tutaj kaleczyć, ale jest to właśnie taka broń. I jeszcze mamy coś, co jest moim zdaniem mega słabe, ponieważ tą panoramę nieba możemy sobie zakupić w sklepie za 20 diamentów, a ja ją kupiłam normalnie w pakiecie i to jest moim zdaniem mega słabe, nie wiem dlaczego tak Blockstar Planet zrobiło. No i myślę w sumie, że możemy iść sobie powoli wszystko to przetestować. Okej, moi drodzy, mam właśnie tego mamuta, no i spójrzcie jaki on jest przeuroczy, w ogóle ta animacja, on tak tańczy sobie jak widzicie. Mega fajna właśnie animacja, strasznie mi się ona podoba, tak jakby on tak na boki się przechyla. I to jest naprawdę mega fajne. No i dobra, moi drodzy, zobaczcie jak on... Ja nie mogę, patrzcie jak fajnie nóżki tak jakby podskakują. Mega to jest fajne, myślałam w sumie, że to będzie niewygodne do grania. Myślałam, że to będzie właśnie duże, tak jak testowałam ostatnio takiego smoka, mogę wam go pokazać. O, tego smoka. To sami spójrzcie jaki on jest właśnie ogromny. Ale jeżeli chodzi o tego właśnie mamuta, to on jest naprawdę mega fajnej wielkości. I w sumie mi się właśnie podoba, bardzo mi się on spodobał. I ze względu właśnie na tego mamuta zakupiłam sobie ten pakiet Diamond. Możecie napisać jak wam w ogóle ten pakiet się podoba. No i ja w sumie tą część dolną myślę, że oceniam tak 9 na 10, ponieważ jest moim zdaniem mega fajna. Tylko minus jest taki, że nie możemy zmieniać koloru spodni niestety. Ale część dolna bardzo fajna, właśnie moja ocena to jest 9 na 10, jest naprawdę przeurocza. Możecie napisać w komentarzach, czy wam się ona podoba, albo czy również zakupiliście sobie ten pakiet. Teraz będzie to ta broń właśnie taka lodowa, no i ja wybrałam sobie do takiego skina lodowego, mega ładnie to wygląda. No i spójrzcie jak w ogóle ona się tak jakby odbija, mega ładnie to wygląda. Myślę, że to jest jedna z najlepszych broni właśnie w roku 2020 z pakietu, bo ta broń robi naprawdę duże wrażenie. I tak ona wygląda właśnie, jak tutaj chodzimy, to ona się tak jakby właśnie jeszcze obraca, czekajcie. Za moment, o, właśnie się ona tak mega fajnie obraca, ma fajną animację. No i jak widzicie, ta broń wygląda również naprawdę przepięknie. I możemy i sprawdzić w sumie, jak ona działa na bitwach, bo wydaje mi się, że ta broń jest w sumie dobra. Możemy sobie sprawdzić, jaką ona ma moc i w ogóle. I to ma moc, no nawet dobrą i szybkość, więc powiem wam, że wydaje mi się, że to będzie naprawdę dobra broń. No i dobra, więc chodźmy ją sobie przetestować na bitwie i sprawdzimy, czy faktycznie jest ona taka dobra. Myślę, że ta bitwa będzie ok. No i dobra, lecimy sobie i jestem w sumie ciekawa, jak to będzie, bo jest naprawdę przepiękna. Okej, moi drodzy, jak widzicie to jeszcze... O kurde, ej, fajny, mega szybko właśnie udało mi się kogoś tutaj już zabić, więc podejdziemy jeszcze tu i spróbujemy. Okej, dobra, ktoś spadł. Chodźmy sobie tam. Ej, fajna jest ta broń, mega fajnie się właśnie obkręca. O nie, ktoś ma te kulki, one są dużo lepsze niż moja broń. No i niestety zginęłam. Fajna, fajna ta broń w sumie. Myślałam, że będzie słabsza, bo bronie z pakietu są zazwyczaj słabe. A ta broń jest naprawdę dobra. Szukam ogólnie tutaj kogoś, żebym mogła kogoś zabić. O, tam jest ktoś na dole. No i dobra, patrzcie, więc ona jeszcze daje taki napis w momencie, gdy właśnie zabijam. I tą osobę jeszcze próbuję zabić, ale ona prędzej zabije mnie. Więc powiem wam, że broń naprawdę bardzo fajna, mega wam polecam. I ja ją oceniam 9 na 10, również tak samo jak tego mamuta. Wygląd jest przepiękny i sobie zostawię w sumie ten skin tego mamuta. No i teraz w sumie myślę, że możemy iść przetestować sobie jakiegoś właśnie tego zwierzaka z pakietu. Zaraz wam go pokażę, jak on dosłownie właśnie wygląda. Ale w sumie tutaj widzę, że już mnie ktoś rozpoznał i że chyba zmienię po prostu sobie czat, abyście wszystko dobrze widzieli i żeby nikt się nie pchał po prostu. Zapomniałam zrobić wersji prywatnej, ale schowałam się tutaj za takim domkiem, więc może nikt nie zauważy, że tutaj jestem. No i dobra, spójrzcie, jakie to jest słodziutkie, oh my god. Ej, ten kolor robi naprawdę duże wrażenie, nazwałam go Śnieżka, bo nie miałam totalnie pomysłu na nazwę. Wow, dobra, sprawdzamy animację, więc pomachaj. O kurde, jakie to jest słodziaśne, mega fajne są zwierzaki z pakietu. Oh my god, jak on fajnie wącha, o kurde, kozackie to jest.
Ojej, zobaczcie, jak to jest słodkie! Mega fajne! O lol, nie spodziewałam się w sumie takich animacji, liczyłam na jakieś inne. Okej, bierzemy kolejną, tylko... Dobra, mam. O kurde, ej, fajne to jest! Mega mi się podoba ten zwierzak. Myślałam, że będzie w sumie inny, ale jest mega fajny. Wow, i teraz jest siat. No, nie zdążyłam nacisnąć. Czekajcie, okej. Ale słodziaśnią siedzi, o kurde! Mega to jest fajowe, wow, okej. Mega mi się, moi drodzy, podoba ten zwierzak. Możecie napisać, jak wam się on podoba. Moim zdaniem jest on przekozacki. Więc strasznie fajny jest i go oceniam 10 na 10. Nie spodziewałam się w sumie takich efektów. No ale jeżeli chodzi o panoramę nieba, to nie będę jej testowała, ponieważ każdy z was chyba wie, jak ona wygląda. Więc w tym odcinku to byłoby to już na tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli odcinek wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki do góry. A jeżeli jesteście nowi, to możecie zostawić jeszcze subskrypcję. Widzimy się w kolejnym odcinku. No i cześć! Nie.